Witam Was wszystkich, witamy Was wszystkich. Opowiemy Wam dzisiaj o okrągłym miasteczku, a właściwie dokładnie o pewnych ideach i narzędziach, dzięki którym zbudujemy to okrągłe miasteczko. Mamy nadzieję, bardzo szybko, nie tylko my, ale również Wy do tego dołączycie. Więc tak, parę słów o sobie. Ja jestem Łukasz, z okrągłym miasteczkiem, powiedzmy, jestem związany od jakiegoś pół roku. Ale temat samowystarczalności, temat w ogóle wspólnoty, współpracy, robienia jeszcze razem, nie? Jest mi bliski od bardzo, bardzo dawna i myślę, że Wam również. Więc o tym dzisiaj Wam opowiemy po prostu. Cześć, ja mam na imię Romek. Interesuję się ogólnie właśnie ekosadnictwem, co-housingami, także właśnie tworzeniem różnych grup takich oddolnych inicjatyw. No dlatego też jestem na Harmonii Kosmosu już nie po raz pierwszy. Także zajmuję się informatyką, jestem programistą, może tyle o sobie na razie. A ja mam imię Kamila. Ja interesuję się wraz z moim partnerem Piotrem zdrowiem, a dokładnie wodą zdrowiskową, to nasza nazwa firmy Woda Życia. I tak tym strumieniem popłynęliśmy do Casa del Bardo, gdzie obecnie żyjemy, działamy, tworzymy społeczność i rozwijamy te tematy, promując, jeżdżąc po całej Polsce. Jak powstała idea, powstała koncepcja okrągłego miasteczka? To się zaczęło po prostu. My młodzi chcemy zmienić świat, bo obecny system nam tu nie pomaga, nie wspiera, czasami utrudnia albo przeszkadza. Chcieliśmy zacząć zmieniać to i przyłączyliśmy się do ruchu Zeitgeist. Tam chodziliśmy, robiliśmy różne akcje, informowaliśmy ludzi, uświadamialiśmy. No i to była bardzo fajna przygoda, poznaliśmy bardzo dużo fajnych przyjaciół, z którymi postanowiliśmy zamieszkać razem i zobaczyć, jak to jest żyć, współpracować w grupie. 12 osób zamieszkaliśmy pod jednym dachem, pod Wrocławiem i tam się rozwijała kolejna historia. Jak rozmawiać ze sobą, jak się kłócić, albo jak się nie kłócić, jak się godzić, jak współpracować. Bardzo dużo doświadczeń, nawet w ciągu tych 10 miesięcy, pozwoliło nam, żeby pogłębić ten temat i wyruszyć dalej. I ja, Romek oraz Piotrek poruszyliśmy w kierunku ekosady, którą znaleźliśmy najbliżej Wrocławia. Była to Casa del Bardo. Przyjechaliśmy, to miejsce nas zauroczyło, fajna idea. Mogliśmy brać udział w tym, tworzyć od początku, od podstaw tą całą społeczność i czegoś się nauczyć i zdecydowaliśmy, że tam będziemy. Ja z Piotrem chcieliśmy postawić domy kopułowe. No, a do ekosady dużo przyjeżdżało ludzi i każdemu mówiliśmy o naszym marzeniu, że dom kopułowy, fajna, energetycznie, ekonomicznie i w ogóle super. I każdy mówi, że też chce. To my tak siedzimy, no, to czemu mamy my sami budować jeden dom kopułowy? Czemu nie możemy stworzyć wspólnie jakiegoś osiedla, jakiejś wioski, okrągłego miasteczka? I tak powstała koncepcja idea okrągłego miasteczka. Potem zaczęliśmy podróżować po Polsce. Odnajdowaliśmy różne społeczności ekosady. I tam poczuliśmy, co to znaczy okrągłe miasteczko. To nie tylko domy kopułowe, ale też relacje z ludźmi. To siedzenie w kręgu, na równi, szacunek, życzliwość, wysłuchanie drugiej osoby. Tutaj poczuliśmy, że tworzymy od nowa plenie, czyli wracamy do korzeni. Tak jest, jak Kamila właśnie wspomniała, wracamy do korzeni i chodzi nam głównie o przywrócenie pewnych wartości, które no, mamy gdzieś tam najgłębiej, nie? Które są związane z takimi instynktami, nie? Które były nam kiedyś potrzebne do tego, żeby w ogóle przetrwać. Bo jak plemiona się rodziły, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej, bo to wiadomo, to jest tak odległy czas, że w ogóle ciężko o tym cokolwiek mówić na pewno. Więc wydaje mi się, że no co, ludzie jako, prawda, rodzaj stadnych zwierząt, że tak to ujmę, żeby przetrwać, musieli się po prostu organizować, prawda? Więc jakby plemiona były naturalną konsekwencją tego, że trzeba przetrwać. Ale no z czasem jakby dużo się zmieniało, prawda? Plemiona migrowały, doszło do czegoś takiego w końcu, że dzięki inteligencji i współpracy, prawda, ludzie no, jakby zdominowali ten świat, nie? Tą planetę. I obecnie, nie wiem, czy jakiś taki film Matrix, tam na przykład ludzki gatunek został porównany do wirusa po prostu, który po dominacji swojego żywiciela zaczyna go po prostu wyniszczać. No i to mamy dookoła, prawda? Ale o tym wiecie. To, o czym chcę Wam dzisiaj powiedzieć, to bardziej właśnie sposoby, jak temu przeciwdziałać, jak wyjść z jakąś alternatywą, jak zrobić coś lepszego, coś nowego. Bo to, że prawda rozwoju nie ma, że cywilizacja to jest jakiś żart, wiemy generalnie.
Więc tak, jedną z rzeczy, które na pewno są bardzo ważne, jest coś takiego jak własność obecnie, nie? I pojęcie własności, które jest w ogóle no, wzięte nie wiadomo skąd, nie? Szczególnie jak chodzi o własność ziemi, nie? No bo ludzie jakby uważają to za coś normalnego, że nie wiem, ten kawałek ziemi jest mój, tamten nie jest mój. Ale co to znaczy w ogóle? Skąd to się wzięło? To są jakieś dziwne, paranoidalne chyba wywołane przez strach idee, prawda? Więc jedną z podstaw, które dla nas są bardzo ważne, jest dostępność. I chodzi o dostępność właściwie wszystkiego. Chodzi o to, żeby się dzielić po prostu tym, co jest, tym, co daje nam nie wiem, żywność, daje nam energię, daje nam po prostu możliwości, żeby żyć. I ziemia to jest taka podstawa, ale również prawda, można się dzielić choćby takimi rzeczami jak, nie wiem, narzędzia, prawda, jak jakaś przestrzeń, jak swoje doświadczenia, swoja wiedza, więc wszystkim można się podzielić i to jest piękne. Prawda? I to jest piękne i o to nam chodzi w okrągłym miasteczku. Natomiast, no, żeby nie wypadać w skrajności, każdy ma dla siebie jakąś tam prywatną przestrzeń i to też jest bardzo ważne, prawda? Więc dostępność. Dostępność jest bardzo ważna. Ta dostępność ostatecznie spowoduje, że po prostu bogactwo będzie czymś naturalnym, czymś, co wszyscy dzielimy, czymś, co jest dla nas. No i teraz, jak już mamy to bogactwo, prawda, to musimy się nim nauczyć jakby dzielić. Coś takiego jak ekonomia współdzielenia jest nam właściwie dobrze znane, bo to występuje wszędzie. Występuje w naszym domu, w rodzinie, w relacjach z przyjaciółmi i tak dalej. Dlaczego to nie rozszerzyć na w ogóle na państwo, na cały świat po prostu i współpracować na o wiele wyższych poziomach, prawda? Dlaczego nie robić tego najzwyczajniej globalnie? No, bo takie miejsca, gdzie jakby ludzie się dzielą różnymi rzeczami, żeby przetrwać, już istnieją. No, niestety, żeby przetrwać tylko, a nie żeby się cieszyć życiem. Takie miejsca na przykład, o nich wspominał choćby Artur Mielicki, nie wiem, pewnie znana wam postać, choćby miejsca na wschodzie Polski, prawda? Takie bardzo biedne wioski, gdzie ludzie siłą rzeczy, żeby przetrwać, muszą się dzielić tym traktorem, czy jakimś innym narzędziem, którego po prostu komuś innemu brakuje. I to jest piękne. I to już istnieje, więc teraz po prostu zróbmy to jakby na innym poziomie. Od początku skupmy się na tym, że współpracujemy, żyjemy razem i w ten sposób robimy coś lepszego po prostu. Robimy coś, co tak jak mówię, już jest, ale przenieśmy to jeszcze na inny poziom, na poziom w ogóle globalny, na pewną sieć. Więc tak, jak chodzi o te o dzielenie się, prawda, no to ziemia, tam wiedza, wszystko. Również można się dzielić w dziedzinach informatycznych, IT, na przykład open source. Tak, jeżeli właśnie chodzi o open source, no tutaj właśnie naszą ideą jest właśnie to, żeby mieć dostęp do źródła. To jest bardzo ważne, jeżeli właśnie obecnie na świecie mamy tendencję grodzenia, czyli patentowania, gdzie nie ma dostępu do źródła, żeby móc to wziąć, zmodyfikować, czyli właśnie ulepszyć, żeby dalej to nastąpiło po prostu rozwój ludzkości ogólnie, tak? We wszystkim. Tak jak tutaj kolega wspominał, czy w informatyce, tutaj właśnie są przykłady informatyczne bardziej, ale także w hardware, czyli właśnie w czymś fizycznym. I mamy na przykład Open Source Ecology, gdzie grupa pasjonatów, tutaj jeden człowiek jest z Polski, stworzyli w ogóle maszyny rolnicze na open source, gdzie każdy może to wziąć i sobie zbudować we własnym zakresie. I jest to po prostu do wzięcia, tak? To tak samo mamy domy, tak samo mamy samochody open source. Są takie pomysły właśnie, żeby propagujące się już z idei informatycznej już przechodzą właśnie dalej na strefę już fizyczną. I także jak najbardziej jesteśmy za tą ideą, żeby to propagować. Sami właśnie także jesteśmy nastawieni na to, żeby dzielić się z wami naszymi doświadczeniami, także w budowaniu grupy, w budowaniu okrągłych miasteczek. I właśnie idąc tym śladem open source i dostępności też się poszerza edukacja, tak? Jeżeli chodzi właśnie o edukację, tutaj nastawiamy oczywiście na edukację dobrowolną, tak to nazywamy. Czyli dziecko uczy się w taki sposób, że ono tak, podchodzimy do takiego modelu, że dziecko zawsze chce się uczyć. Nie ma czegoś takiego, że dziecko się nie chce uczyć. Dziecko się nie chce uczyć dlatego, że je zmuszamy do nauki, tak? Dziecko samo chce się uczyć, jeżeli mu na to po prostu pozwolimy. I takie jest nasze podejście, żeby po prostu dać dziecku to, czego ono chce, potrzebuje się uczyć. Okej, tym się interesujesz,
to tego się uczy, czyli bez podziału na klasy, tego co mamy obecnie, w różnym wieku, czyli różnorodność wiekowa dzieci, żeby także młodsze dzieci na przykład uczyły się od starszych, starsze pomagały się opiekować młodszymi od razu. Także tu, jeżeli chodzi o edukację, też bardzo ważne jest to, że właśnie poprzez tą naukę, zabawę, dzieci się uczą dlatego, że jest emocja, tak? Jest radość w tym, a to jest jakby źródło dla umysłu, jakby, nie może nie źródło, ale jakby coś, co sprawia, że umysł się uczy. Jak jest stres, jak jest obawa, dbanie się, no to nie ma nauki, tak? I, no a niestety mamy tak obecnie w szkole, w systemie, tak? I dlatego jest to coś, czym my chcemy iść w tą stronę, żeby właśnie dzieci się uczyły dobrowolnie. I dalej, jeżeli chodzi o naukę, tutaj właśnie poprzez uczenie się dzieci tym nowym modelem dużo łatwiej też będzie przejść ludzkości na coś takiego jak konsensus oraz nam samym, jako chodzi o okrągłe miasteczko. Tak, i jeżeli chodzi właśnie o konsensus, to jest właśnie model podejmowania decyzji, gdzie wszyscy razem, na przykład w miasteczku, jeżeli to dotyczy całego miasteczka oczywiście, siadamy w grupie, w kręgu najlepiej, i wszyscy rozmawiamy na ten temat, nad danym jakimś problemem albo nad jakąś decyzją, którą trzeba podjąć. I po prostu wszyscy się wymieniamy swoimi opiniami, swoimi zdaniami, obawami, odczuciami, czymkolwiek, tak, żeby właśnie wysłuchać każdego, żeby każdy miał szansę się wypowiedzieć, co mu nie leży, co mu nie pasuje, albo co mu pasuje, czym się cieszy. Dzięki czemu znamy się wszyscy dobrze i dzięki czemu wiemy właśnie, no jakby też na czym stoimy, co grupa o tym wszystkim sądzi. I poprzez tych różnych zdań teraz, kiedy już mamy te różne zdania, to jest też rola głównie facylitatora, takiej osoby, która właśnie pomaga w konsensusie, żeby zebrać jeden spójny wniosek, jak będzie wyglądało to, co zrobimy, tak? Czyli jakaś decyzja na przykład. I wtedy wszyscy znowu podejmujemy decyzję, czy tak, zgadzamy się z tym, to nam odpowiada, tak, że tak robimy. I to sprawia, że ludzie właśnie po pierwsze czują, że to jest ich projekt, że są w tym zaangażowani, bo też właśnie mają prawo wypowiedzenia się, a wręcz nawet powinni się wypowiedzieć. I to też właśnie powoduje, że ludzie właśnie są szczęśliwi, tak, bo wiedzą, dlaczego tak zrobiliśmy. I no i ogólnie jest też transparentność, przejrzystość, tak, i wszyscy powinni być zadowoleni z tej decyzji, tak, którą podjęliśmy. Tak jest, powinniśmy być zadowoleni z tego, co robimy generalnie. I tak jak tutaj Romek wspominał, edukacja właściwie jest niemożliwa bez tego poczucia radości, bez entuzjazmu. Podobnie konsensus polega na tym, że chodzi o to, żeby każdy był zadowolony. I teraz jak stworzyć coś takiego jak w ogóle właśnie przestrzeń szczęścia, nie? Chodzi nam o to, żeby każdy był, no jak to mówią, nie da się dogodzić każdemu, nie? Ale da się stworzyć na tyle optymalne warunki, że w ogóle każdy będzie się tam czuł dobrze, nie? Przynajmniej dobrze, to jest takie minimum. I teraz tak, przestrzeń w ogóle. Przestrzeń już jest jakimś pewnym problemem, bo tak jak mówiłem wcześniej, nie, ziemia, własność, kurczę, powiększająca się liczba ludzi ciągle. No ciężko z przestrzenią ogólnie, nie? Więc według nas musimy się po prostu jakby oddolnie zorganizować i tą przestrzeń sobie jakby załatwić, nie? Choćby Milicki też wspominał czymś takim jak ruch wolnej ziemi. Nie? Fundacja, której jedynym celem byłoby posiadanie ziemi. Tylko i wyłącznie po to, żeby wszelkie różne inicjatywy mogły na niej działać, takie jak choćby nasze okrągłe miasteczko. No więc przestrzeń to jest jedna rzecz, szczęście to jest kompletnie inna rzecz i tutaj, prawda, nie będę chodził w polemiki, ale myślę, że dla każdego szczęście to coś innego. Dla uproszczenia uznajmy, że szczęście to po prostu miejsce, w którym można spełniać swoje marzenie i się rozwijać. I taką przestrzeń chcemy zapewnić każdemu, prawda, i o to też chodzi w okrągłym miasteczku. Więc tak, rozwijanie się, można się rozwijać na wielu różnych płaszczyznach, między innymi na płaszczyźnie zawodowej. I to też jest dla nas ważne, żeby to, co robimy, po prostu raz, że sprawiało nam przyjemność i dwa, jakoś nas rozwijało w jakiś sposób, współgrało w ogóle z całą ideą nie wiem, współistnienia na tej planecie, powiedzmy, i w okrągłym miasteczku. To też odchodzimy od w ogóle wszelkiego rodzaju przymusu w tej kwestii, prawda? Robota jest zła robota, pewnie wiecie o co chodzi, o twórcze powtarzanie różnych rzeczy, no po prostu doprowadza do upośledzenia, nie wiem, macie pewnie znajomych gdzieś tam w Anglii, czy w Irlandii, czy co, popytajcie jak jest w fabrykach, no ja dość dobrze wiem co tam się dzieje i powiem wam, nie polecam. Dlatego spełnienie w pracy jest bardzo, bardzo ważne, wiecie, praca twórcza, coś co naprawdę nas rozwija, co daje nam fan po prostu, co daje nam szczęście, nie? Bo wtedy warto to robić, wtedy chcemy to robić przede wszystkim.
No więc tak, jeżeli już robimy coś, co sprawia nam tą przyjemność, stajemy się tym dobrzy, jakby kolejnym elementem jest to, że pojawiają się gdzieś tam ludzie, którzy chcą nam pomagać i pieniądze po prostu, nie? Bo jak coś nam sprawia przyjemność, zawsze znajdą się ludzie, którzy będą nam w tym chcieli pomóc. I to jest piękne. I te pieniądze, ja w ogóle też chciałbym troszkę poświęcić czasu, bo myślę, że to jest ważne narzędzie, nie? One jakby ostatecznie, myślę, muszą zniknąć, bo to jest chore, że one w ogóle istnieją, prawda? Tworzą taką, nie wiem, nierównowagę, ale jest to narzędzie, które póki co musimy wykorzystać, powinniśmy wykorzystać w celu, prawda, dalszego, no nie wiem, pójścia dalej, nie? I robienia czegoś dalej. Więc ta niezależność finansowa, która byłaby wynikiem czegoś takiego jak spełnienie pracy, przekłada się na coś takiego jak w ogóle samowystarczalność, bo możemy sobie kupić odpowiednie sprzęty, technologie i tak dalej, dzięki którym po prostu samowystarczalność się stanie i będziemy tak żyć. Tak, właśnie jak ty też mówił, samowystarczalność, czyli właśnie naszą ideą też tak, że jest po prostu to, żebyśmy byli samowystarczalni. No jak okrągłe miasteczko oraz no, my w ogóle jako ludzie, którzy chcą po prostu żyć tak, jak my chcemy, a nie tak, jak nam ktoś każe. Dlatego właśnie chcemy, żebyśmy mieli własny prąd, oczywiście, takie egzystencje, do egzystencji podstawy po prostu, tak? Prąd, wodę, jedzenie, oczywiście z własnego grudka, wodę na przykład z własnej studni głębinowej. Rozwiązania są różne właśnie tutaj, tak? Czy właśnie przetwarzanie też odpadów własnych, oczyszczania ścieków i tak dalej. Tutaj rozwiązania są różne i właśnie wszelkie właśnie idee czy pomysły jak najbardziej chłoniemy i też chcemy tak, co lepsze wdrażać u siebie. I właśnie jeżeli chodzi o samowystarczalność, to także coś, co także pójście w stronę współpracy z różnymi organizacjami, jak właśnie organizacjami typu fundacje czy stowarzyszenia, także działające w podobnej tematyce, ale także gminami, nie odcinamy się jakby od systemu, że to zło, tylko po prostu tak należy czerpać i ze wszystkiego i właśnie tworzyć wspólnotę po prostu wszystkich ludzi. Także właśnie do tego współpraca czy z rolnikami na przykład w pobliżu którego miasteczka, które mogłyby dostarczać nam na przykład żywność, a na przykład w zamian my moglibyśmy im dawać społeczność, czy właśnie to, jak mają to uprawiać, na przykład ekologicznie, bo często rolnicy nie wiedzą, czy różne porady, co można zastosować, na przykład, żeby nie opryskiwać, żeby na przykład może dać emy, jeżeli potrzeba, czyli efektywne mikroorganizmy. Tak, i właśnie i tu jest właśnie też klucz do tego, żeby właśnie przejść do biożywności. Tak jest. Co to jest biożywność w ogóle? Właściwie każda żywność powinna być bio, wydawałoby się, nie? Biologiczna, jakby dobra dla nas i uprawiana tak, żeby była po prostu zdrowa, nie? No ale jest jak jest. Myślę, że na innych wykładach, w rozmowach z innymi ludźmi tutaj, no, znacie temat bardzo dobrze, jakby żywności, która nie jest bio. Więc no chodzi o też o ten po prostu powrót do tego, jak powinno być, nie? Ja, nie wiem, wychowałem się na wsi, prawda? Dla mnie to, że hodujesz sobie własne warzywka, masz jakieś tam trzodę, jest po prostu normą, nie? I jakby to, co dzieje się w miastach, prawda? To jak miasta, bo od 10 lat mieszkam w Krakowie, no to jak miasto na ciebie wpływa, prawda? Jak nie ma tego dostępu do przyrody, jest no bardzo kiepskie, no myślę, że też jest to wam temat znany. Więc zdecydowanie biożywność, żywność uprawiana po prostu przez nas, na miejscu, bez żadnego nawożenia czy jakichś pestycydów, prawda, takich rzeczy. Świetną sprawą jest na przykład przykrywanie ziemi w ogóle wiórkami, jakimiś częściami drewna, przez co nie trzeba podlewać, nie trzeba nawozić i rośnie po prostu jak na drożdżach, nie? Więc tak, biożywność na pewno jest dla nas zdrowa i zapewni po prostu dłuższe życie, a dłuższe życie to na przykład dla naszego obecnego systemu problem. Kojarzycie pewnie coś takiego jak ZUS. Im dłużej żyjemy, tym gorzej dla systemu. To też jakby wychodzimy zupełnie z czymś innym, prawda? Nie wiem, ludzie, którzy są starsi, powinni wciąż być częścią społeczeństwa. Oni mają niesamowite doświadczenie, niesamowitą wiedzę, więc nie możemy ich traktować jak po prostu czegoś, czego trzeba się pozbyć, tylko jak najbardziej żyć z nimi, prawda?
pomagać im, sprawić, żeby no, nie czuli się osamotnieni, nie czuli się po prostu opuszczeni, a takich ludzi myślę, że też znacie i wiecie o nich, prawda, jest ich naprawdę, naprawdę mnóstwo. No więc o co chodzi? Chodzi głównie o powrót do bliskich relacji, do tego, co po prostu nas łączy, między innymi, prawda, wielopokoleniowość, czyli powrót do życia razem, nieważne od tego, ile masz lat, życia razem po prostu, bliskiej relacji. Właśnie, jeżeli chodzi o bliskie relacje, tutaj jakby takim modelem, który sami odkryliśmy, który sami też jakby wdrożyliśmy u siebie i też na początku nawet nie wiedzieliśmy, czy to, co my robimy, czyli mieszkając wspólnie na przykład, czy to jest, i tworząc własne wspólne projekty, czy to jest coś, co my wymyśliliśmy w ogóle na świecie, czy to już istnieje, no oczywiście, że istnieje. Także to odkryliśmy, coś nazywa co-living oraz co-housing. Co-housing to już taka wersja rozszerzona, no ja tu napisałem po polsku na slajdzie współmieszkanie, żeby może będę używał wersji polskiej. Czyli współmieszkanie, czyli właśnie coś, gdzie ludzie specjalnie chcą mieć bliskie relacje z drugimi ludźmi i dlatego szukają takich ludzi, tworząc własną przestrzeń do mieszkania, gdzie budują sobie własne domki na przykład i tak żyją w bliskich relacjach sąsiedzkich, razem też coś robią, mają na przykład dom wspólny. No tutaj bardzo ważną zaletą jest też to, że właśnie jest wykorzystywany często konsensus w takich grupach, czyli wspólnie podejmujemy decyzje i to najlepiej jeszcze przed właśnie zbudowaniem, to jest bardzo ważne, żeby zanim coś zrobimy, po prostu się poznać, usiąść razem, porozmawiać, to nie jeden raz, ale wiele razy, poustalać co chcemy, jak chcemy mieszkać, co chcemy tam robić i przez to właśnie określać to i materializować po prostu, tak, później. I dalej, nie tylko, że zrobimy i okej, już sobie mieszkamy, tylko dalej trzymać te relacje, dalej na przykład rozwijać tę osadę albo właśnie dalej podejmować wspólne decyzje czy wspólne bliskie relacje. Właśnie jeżeli chodzi o co-housing, dla mnie jest to też bardzo fajna rzecz, jeżeli chodzi później o smart city, bo to jest takie pojęcie właśnie miast nowoczesnych, które często się kojarzy z właśnie takim high-techem, tak? Taką technologią, co często jest też negowane przez ludzi, tak? Oczywiście nam chodzi bardziej, ja to tak rozumiem, jak chodzi o smart city, co my wszyscy, że to jest nie tyle technologia, co właśnie mądre wykorzystanie technologii. Czyli jakby coś, co ma nam ułatwić życie, ale w taki sposób, żeby też współpracowało z tą naturą, żeby jej nie niszczyć, tak? Tylko żeby wszystko też było w jakiejś tam równowadze, symbiozie. Tutaj dla nas takim właśnie sztandarowym przykładem jest The Venus Project, Jeana Fresco z Florydy. On właśnie stworzył ideę wręcz całej społeczności, nie tylko całego miasta, nie tylko jednego miasteczka, ale wręcz całej społeczności, która już w ogóle żyje na innym modelu, gdzie właśnie miasto jest zaprojektowane w ten sposób, w jakim właśnie teraz mówię, że to właśnie wszystko, ta technologia, która jest tam użyta, sprzyja przyrodzie też. Sprzyja rozwoju człowiekowi przede wszystkim, a nie rozwoju poszczególnych grupek kontrolujących, gdzie wszyscy wspólnie właśnie zarządzają w takim mieście. No i jest zrobione na okręgu tak samo. No i dlaczego na okręgu? Tam właśnie Jack Fresco bardzo fajnie to wszystko zamodelował, gdzie na przykład centrum to jest takie duże centrum spotkań, gdzie właśnie jest blisko do tego centrum, z każdego w zasadzie punktu miasta, że nie trzeba gdzieś przyjeżdżać przez całe miasto, tylko właśnie zjechać do centrum. No i są tam kolejne, powiedzmy, jakieś tam sektory tego miasta typu mieszkalna, czy typu właśnie zabudowy bardziej zagęszczonej, później powiedzmy domków takich bardziej jednorodzinnych. Na obrzeżach, powiedzmy, są uprawy wszelakiej żywności, tak? Także jest to też miasto samowystarczalne i na przykład jest tak zaprojektowane, że nie ma tam samochodów na przykład. A to nie dlatego, że jest zakaz jazdy samochodem. To jest właśnie tak, że ci ludzie po prostu nie potrzebują samochodów, tak? Tak miasto jest zaprojektowane samo, to jest niesamowite. Tak, także idąc dalej, sam też Jacques Fresco używał tam kopu i właśnie też tutaj Kamila wspominała wcześniej, tak? Nasze okręgowe miasteczko też wywodzi się z tego, że właśnie jesteśmy zafascynowani domami kopułowymi, czyli też okrągłymi kształtami. Tutaj właśnie też jest Sebastian Sergiel i Wojciech Sergiel, także tutaj też mówili o kopułach, mogli się to posłuchać, także budowaliśmy kopułę wspólnie. No sam kształt, tak, oczywiście przede wszystkim, czyli energia samego kształtu, samo to, że jest tam cieplej, jest dom energetyzujący człowieka, jest potrzeba mniej materiałów na zbudowanie takiego domu, 30% na przykład mniej na ściany niż kostki, zbudowania kostki domu sześciennego.
No i także to, że co, kopuła jest na przykład odporna na huragany, na trzęsienia ziemi. No także jest to dla nas rozwiązanie, które właśnie chcielibyśmy zastosować, budując sobie dom, tak? Czyli dom kopułowy. Technologie są przeróżne. Sam tutaj Sergiel sugeruje różne budowy, więc też widzimy, że fajnie było na przykład mieć w okrągłym miasteczku też i różne konstrukcje. Albo najlepiej mieć na przykład kilka okrągłych miasteczek, gdzie w każdym będzie na przykład różna konstrukcja różnych technologii zastosowanych. Słyszeliście właśnie o różnych dziwnych ideach, znanych wam bardziej lub mniej, prawda, jakieś tam dostępność, ekonomia, czy różne dziwne rzeczy, no. I dla takiego, nie wiem, szarego człowieka wydaje mi się, że to są w ogóle nie do pomyślenia sprawy, nie? Ale dla nas tutaj to chyba są rzeczy normalne po prostu. No, dbajmy o siebie, nie wiem, dbajmy o to, żeby każdy inny, nie wiem, każdy człowiek dookoła nas był szczęśliwy. Kurczę, to są takie podstawy, nie? I myślę, że nam przynajmniej będzie łatwiej teraz wyobrazić sobie takie miejsce, w którym wszystkie te idee w ogóle, wszystkie te fajne rzeczy się pojawiają. I to jest miasto, które musi być po prostu, musi się pojawić również. To jest właśnie okrągłe miasteczko. I zapraszamy was do łączenia się z nami w tej idei. Wiecie, to już istnieje, to już jest. Musimy to tylko zbudować jeszcze, prawda? Ale zaczynamy od ludzi, zaczynamy od nas samych właściwie, nie? I tak, nie chodzi nam tylko o jedno miasteczko, chodzi nam właściwie o ich sieć. Więc tak jak tutaj mówił Romek, to nie muszą być domy kopułowe, to może cokolwiek sobie wymyślicie, prawda? Ze znajomymi, z przyjaciółmi, z rodziną. Dzięki ruchowi wolnej ziemi, prawda, dostajecie gdzieś kawałek ziemi, budujecie tam to, co chcecie tak naprawdę, nie? Idea, która nas łączy, to to, żeby to było samowystarczalne w miarę, żeby nie trzeba było, prawda, gdzieś tam surowić, kopcić i tak dalej. I żeby, nie wiem, żeby ludzie po prostu czuli się tam dobrze. Więc chodzi nam o sieć takich miasteczek, sieć, dzięki której w końcu będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy cywilizowani, nie? Że jest jakiś rozwój, że coś się dzieje, bo na razie nic takiego nie ma niestety. No, ale jakby taki rodzaj zmiany, tak jak też mówiłem wcześniej, jest już gdzieś tam widoczny, są jakieś małe kroczki, tworzą się takie właśnie grupy jak nasza i co musimy jeszcze zrobić, po prostu to połączyć się jakby bardziej, prawda, bardziej globalnie może w jakąś taką, nie wiem, jedna idea, prawda, która nas wszystkich połączy, byłaby świetna i mam nadzieję, że szybko taką znajdziemy. No więc tak, odnośnie tych już istniejących ekoosad, inicjatyw lokalnych i tak dalej, no to też coś tam wiemy. No, a jeszcze odnośnie zmiany, tylko właśnie jakby nie ma co wychodzić tak z tą zmianą, że kurczę, jest źle, nie? Jest źle, bo to tamto. No to nie o to chodzi. Trzeba wymyślić coś lepszego po prostu. Trzeba wyjść z jakąś alternatywą i wtedy to ma sens, prawda? Wtedy to może działać, tak? Aby coś zmienić, zbuduj lepszy model, który sprawi, że istniejący będzie przestarzały i niepotrzebny. I jakby o to nam właśnie chodzi. Więc jak chodzi o te już istniejące ekosady, w Polsce nie jest tak, że nic się nie dzieje, ponieważ powstają różne społeczności, które są w internecie, bądź są przez głuchy telefon, gdzieś tam po znajomych dowiadujemy się. Powstają wszystkie potrzeby podobne, jaką my tutaj prezentujemy, czyli te idee. Każdego jest to w sercu, chęć stworzenia fajnej przestrzeni, gdzie można się dobrze czuć, rozwijać, mieszkać z fajnymi ludźmi, dbać o dzieci i ich rozwój w fajnym środowisku. I właśnie z tej potrzeby powstaje mnóstwo ekoosad, siedlisk rodowych, anastazjowych. Tak naprawdę nieważne, jak to się jak nazywa. To może być okrągłe miasteczko, to może być ekoosada, siedlisko rodowe Anastazji. Ważne jest to, że każdy z nas potrzebuje to stworzyć, tak? Wszyscy chcemy mieć tę przestrzeń i łączyć się w tym. Więc zachęcamy wszystkich, żeby tworzyli to miejsce. Nie czekali, po prostu działali, bo przyjaciele, osoby bliskie, z którymi jesteście tam, gdzie jesteście, chętnie z wami to będą chcieli tworzyć. I dzięki temu możemy stworzyć taką sieć miejsc, gdzie możemy się wymieniać zasobami ludzkimi, czyli podróże, wycieczki, poznawać siebie nawzajem, produktami, usługami. I wtedy ten pieniądz wyjdzie z obiegu, bo już nie będzie potrzebny, bo my jesteśmy, a nie ten pieniądz. Więc zapraszamy do tworzenia. Przyłączenia się
i organizowania się, bo Polska mimo przez lata trochę była w tyle, natomiast dzięki ustawie, która weszła 1 maja, dużo grup się zorganizowało, więc niby coś złego powstało, ale z tego złego poszło coś dobrego. I to cały czas się powiększa ta lista. My cały czas dogadujemy się, że są społeczności, które kupiły gdzieś ziemię, czy na współwłasność, czy osobno, tworzą to. Zapraszamy. Się organizować. A do tego pomoże wam Robek. Tak, jeżeli chodzi o organizację, to organizacji używamy narzędzia, które też sami stworzyliśmy. Jest to Kohoto od Cohousing Tools, czyli takie narzędzia dla ludzi, którzy chcą mieszkać wspólnie. Jest to narzędzie, które napisaliśmy sami z potrzeby po prostu, tak? Mieszkańcy razem potrzebowaliśmy na przykład rozliczać wspólne zakupy, na przykład chociażby na obiad i tam można to robić. Ale tam właśnie też stworzyliśmy grupę Okrągłe Miasteczko, do której was wszyscy zapraszamy, żeby tam do nas dołączyć i no i po prostu być z nami w kontakcie, tak? Tam mamy możliwość komunikacji na tablicy, jest też komunikacja prywatna zrobiona, także można tego używać za darmo oczywiście. I także organizujemy co wtorki o 20:00 Mumble. Mumble to jest program open source, który wykorzystujemy także do komunikacji grupowej, ale głosowej. Tam możemy wszyscy przed komputerem, bo ponieważ jesteśmy rozproszeni po Polsce, po prostu wspólnie rozmawiać przez internet, na razie raz na tydzień. Jak będzie więcej osób i potrzeba, można oczywiście modyfikować wedle potrzeb. Także też zachęcam was do spotkań i wszystko to też znajdziecie na naszej stronie okrągłemiasteczko.net, do której także was zapraszam. Więc jak właśnie Robek mówił, możecie nas łatwo znaleźć w sieci, prawda, okrągłemiasteczko.net, kohoto.net. Do tego co wtorek o 20 jest Mumble, można tam z nami pogadać. Również będziemy tutaj w okolicy, prawda, łatwo rozpoznać, Gała Kuszynko, Okrągłe Miasteczko. Postaramy się je nosić pomimo temperatury. Więc można podejść, pogadać, nie? No, o to chyba chodzi w tej całej harmonii kosmosu, żeby się po prostu poznać i coś dalej robić razem, nie? Więc no, zapraszamy, nie? Zapraszamy do rozmowy, do współpracy. Dzięki. Co oznacza logo? Kto to chce opowiedzieć tutaj? No, Okrągłe Miasteczko. Może projektant loga. Za kamerą stoi. Okrągłe Miasteczko. Mamy Okrągłe Miasteczko. A on M. I w ogóle jak tworzyliśmy to Okrągłe Miasteczko, tak a jaki z tego stóp będzie? On. No ciekawe brzmi, co nie? I kolejny metod jest diament. Diament trochę metamorfozował. Przemieniał się z kryształu. Chodzi o to, żeby wyłapać te wszystkie diamenty, którymi jesteśmy i je oszlifować, by się połączyć. Połączyć w jedność, współpracę, tworzyć fajną przyszłość, tak jak ten Fuller mówił. Budować. Nie skupiać się na tym, żeby to, co jest, walczyć z tym, tylko tą energię skupić na budowaniu. I też taki jest przekaz tego Okrągłego Miasteczka. Razem z ogiem. Jakieś pytania? Jakieś jeszcze pytania? Ja mogę powiedzieć tak, że my z Piotkiem jesteśmy w Ekos... Było pytanie, czy coś już robiliśmy, tworzyliśmy, nie? Czy jest Ziemia? Jak to wygląda? Odpowiedź na pytanie. My z Piotkiem jesteśmy w Ekosadzie Bardo i my tam tworzymy społeczność opartą na ideach Okrągłego Miasteczka. Będą tam domy kwadratowe, okrągłe i kopułowe, ponieważ no, każdy z nas tam dużo włożył pracy u burmistrzów i innych radnych, żeby w to zapracować, więc mamy taką możliwość architektury. Oprócz tego chcemy zobaczyć, jak to będzie budowanie takiej społeczności w momencie, kiedy myśmy się poznali przy zakupie ziemi. Ponieważ my tutaj promujemy, żeby się poznać najpierw, to jest bardzo dobre, ponieważ mieszkaliśmy w tym domu 12 osób, to wiele rzeczy o sobie wiedzieliśmy, ale jak zamieszkaliśmy, to się trochę rozczarowaliśmy, bo poznaliśmy jeszcze więcej rzeczy, których tak nie przyszło nam do głowy, tak? Że mówiliśmy tutaj o współpracy, o komunikacji, a trochę to ciężko wychodziło. Więc jest to naprawdę fajne pole do popisu, żeby po prostu poznać się.
I my chcemy tutaj właśnie w tej osadzie bardzo na tym, co już jest, coś zacząć budować. Bo większość osad tak jest, że kupują już się czasami w dniu sprzedaży, poznają i co teraz, tak? No ty mówisz, że też ekosada, ale każda definicja ekosady ma inną. Więc no jest to dla nas wyzwanie, żeby potem móc innym przekazać, jak nam się udało, bo liczymy i trzymamy kciuki, że nam się uda. 14 hektarów. Mamy 14 hektarów. Ja tutaj wspominałem wcześniej o Arturze Milickim, on też sporo właśnie o tym mówił, bo w różnych takich środowiskach okołosadowych działał już od wielu lat i po prostu wiele z nich nie wychodzi właśnie dlatego, że najpierw ludzie się skupiają na tych materialnych sprawach, że właśnie kupmy ziemię, pieniądze, zbierzmy i tak dalej i wychodzą po prostu w trakcie tego dziwne sprawy, nie? Jak to z pieniędzmi zazwyczaj bywa. Dlatego jak Kamila mówi, o wiele lepiej się po prostu najpierw poznać, jakby dotrzeć jako grupa, zacząć już współpracować najpierw bez pieniędzy, nie? Żeby się po prostu, żeby pokazać, że chcesz w ogóle pracować, nie? Że chcesz coś zrobić. I na tym etapie jesteśmy teraz właśnie. Szukania ludzi, czy właściwie znajdowania ludzi, bo oni się cały czas pojawiają, którzy tak samo jak my chcą w to iść po prostu, chcą to razem budować i mają do tego energię i chęć, prawda? A niekoniecznie na przykład tylko kasę i wyrzucą 30 zł, zbudujcie mi kopułę, nie? Nie o to chodzi. Więc... No, takich ludzi szukamy właśnie. I również szukamy sponsorów oczywiście, jak zawsze. Ale wspomniał mi się jeden przykład. Poznaliśmy grupę ludzi, która od wielu lat ze sobą komunikowała się, spotykała się i oni w tym momencie są na realizacji takiego miasteczka, bo sami napisali, powiedzieli, że my właśnie robimy to, co, o czym wy mówicie, więc jak to się pojawi w necie, to będzie pierwsze takie próby miasteczko, bo też domy kopułowe, też zaplanowana architektura, ludzie, którzy się najpierw poznali, to dopiero później kupili tą ziemię i teraz ponoć ma się etap budowy zacząć. Tego jeszcze do końca nie wiemy, ale jest jakby takie pierwsze. Natomiast jest też ta ekosada, na przykład Lechistan, oni też chcą taką społeczność stworzyć. Ekosada Kamień, to jest Anna Bedrusa, oni tam już kupili ziemię i to są domy kopułowe, w ogóle kwiaty lotosu. No niesamowita architektura, też tam studio Serbia z nim współpracuje. Co tutaj mamy? Jest też inicjatywa śleżańska, którą Janusz tutaj Zagórski promuje, bo też chce tutaj domy kupować, też sobie posadę. Tutaj już wiele było prób, mam nadzieję, że tym razem się to uda, bo jest to duże zainteresowanie i więcej osób otwartych na takie inicjatywy. Reszta ekosad to jest coś w ruchu anastazjowym, tak? Dobierają się, są jakieś tam spotkania, ludzie zadają pytania, bo niektórzy, wiadomo, są tematyczne. Na Rosji jest ponad 200 ekosad i oni mówią, że każda z nich się różni. To nie ma tak, że wszędzie wszystkich przyjmą. To jest tematyczne. Ci są weganie, ci wegetarianie, ci mięsożercy, ci jogę robią, ci coś tam innego robią. Więc warto też się dopierać, żeby później nie było konfliktów. Ta jednomyślność jest bardzo istotna, bo dzięki temu po prostu lepiej i przyjemniej się żyje, a współpraca zawsze wychodzi, tak? Bo każdemu zależy na tym, żebyśmy my jako grupa zrobili to dla nas. No jeszcze. Chciałbym spytać, która z tych ekosad jest najbardziej zaawansowana? Co się udało dotąd zrobić w najbardziej zaawansowanej z tych ekosad? Albo te, które znacie w Polsce, które najbardziej rozwinęły się? Co się udało w nich? Więc pytanie jest, która z tych ekosad jest najbardziej rozwinięta, tak? Nie wiem. Postęp. Jaki mamy postęp? Największy mamy chyba postęp w ekosadzie w ruchu Arania, bo założył ją Amerykanin. Oni tam mają Punę, Agnihotrę. Osoby, które do nich tam przyłączyły się, to kupiły gdzieś tam obok kolejne domki, gospodarstwa, bo to przeważnie gospodarstwa się kupuje. I u nich jakby to jak najbardziej prężnie, ale to dlatego, że to jest z zagranicy, a nie Polak, bo też dostawali takie informacje, że Polakowi to się za bardzo nie może udać, bo on to jest taki indywidualista. On tak w grupie nie za bardzo, a ci inni na zachód, oni tam w grupie więcej robią, bo wiedzą, że jest dobro wspólne, więc jakby może dla mnie to jest przykład może tego, że właśnie ta ekosada jest najbardziej tutaj rozpromowana, tam życie jest, tam są ludzie, więc coś tam się dzieje, tak? W jaki sposób jest rozwinięta ta ekosada? Wiesz co, no oni tam działają, żyją, mają permakulturę, współpracują. No, dużo rzeczy robią, starają się tą samowystarczalność, więc mają krowy, mają ogrody i inne takie obiekty. Zbudowali jakieś domy,
Znaczy domy to się przeważnie kupuje, bo tutaj Polska pełna takich starych gospodarstw, które ledwo, więc się remontuje, ale też coś tam budują, więc jakby to jest najbardziej tak rozwinięta, która działa, która nawet nie wiem, czy aż tak mocno się promuje, chociaż chyba w tamtym roku na Harmonii oni byli, więc coś tam było wspomniane. Z Polski za polskie pieniądze, to czekajcie, mamy tak, jako satelechista to bardzo, jest... Bardzo. A, bardzo, to ja. Za polskie pieniądze. Nie wiem, czy trzeba zagrać. Jest dobrze. A, do Pawła, tak, on buduje teraz są warsztaty, więc jeśli ktoś chce pomóc, technologia drewno, słoma, glina, teraz właśnie było tynkowanie, będą wykańczać, bo nie wiem, czy większość z was słyszała, bo to taka, no nie, nie fajna historia, bo mu się dom spalił. Trochę brak uwagi na placu budowy, bo ludzie zapominają, że jak jest dom naturalny, to bezpieczeństwo razy 100% trzeba podwyższyć, bo tam wszystko się może zapalić. Więc teraz jest fajnie, bo jest odbudowane, dużo ludzi przyjeżdżało i z zagranicy, więc też tak fajnie to rozpromowane zostało. I tam powstaje, w tym roku ma powstać okrągły dom ze zdachem stożkowym oraz taki drewniany niewielki, to wszystko masz w tym, a my w przyszłym roku planujemy też kopuły postawić. I zająć się budowaniem kopuł, bo jest to coś, co nam się podoba, temat śledzimy, postępy Cegieli też, więc jakby jest to nam bliskie sercu i byśmy chcieli realizować takie marzenia na okrągło. Kto chce kopułę, to buduje. Tak, ale jeszcze powiem o ekosadach, tak? Czyli no, ekosada bardzo polnica, bo nas znadzą jeszcze tak, nie wiem do końca, ale dalej mamy tak, ekosada Lechistan, oni tam się zbierają, to jest Gdańsk, miasto, tak? Mają też domy kopułowe, są projekt, coś tam. Fundacje i jeżdżą i promują, to bardziej konwent wiedzy alternatywnej, tam można najbardziej liczyć się spotkać. Ekosada Krzeczyn to jest pod Wrocławiem, tu więcej może coś Romek powie. Tak, no ja tam byłem rok temu, znaczy w sumie to tam też jeszcze za wiele się wtedy nie działo, nie wiem jak teraz, bo od roku nie mam wiadomości, ale wtedy to byli no, na etapie po prostu działek i sprzedawania ich chętnym osobom, które chciałyby tam zamieszkać. Nie wiem też na ile miałby ktoś osada, też można by pewnie uprawiać tam ziemię, ale tam bardziej był chyba nacisk taki na współmieszkanie, taki co-housing bardziej może. Jakim? A to trzeba się postarać. Ale ponieważ mamy już czas ograniczony, a raczej już przeszliśmy trochę dalej, więc jeśli macie jakieś pytania, my jesteśmy, koszulki widoczne. Widoczne. I można zadać, rozmawiać tak, żeby kolejna osoba mogła tutaj też się podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem. Dziękuję wam jeszcze raz. Bardzo za uwagę. I zapraszamy.